Hej, cześć, witajcie w Wytypuj zwycięzcę Euro 2016. Wiem, już paru innych youtuberów nagrało typowanie zwycięzców, a raczej finalistów do Euro. Mamy tak, grupę A, B, C, D, E i F. Potem jeszcze rankingi trzecich miejsc. No i faza pucharowa aż do finału, czyli logiczne, o co chodzi. Ale żeby ostatecznie dokonać wyboru, to po prostu trzeba takiego zadania się podejmuje. Miałem już to zrobić parę dni temu, ale na Google Chrome w ogóle jakoś nagrywanie czegokolwiek nie idzie w parze. Dlatego Mozilla Firefox powinna mi bardziej pomóc. Jeszcze powyłączyłem parę rzeczy. Wiadomo, że z gier na razie nie wrzucam, ale jeżeli znajdę na to odpowiedni czas, no mam nadzieję, że w końcu go znajdę, to być może będzie MTA albo jakaś inna gra. Ale póki co zbliżamy się do eliminacji Euro, już właściwie do całych turniejów Euro 2016 we Francji. No i otwarcie 10 Boże, października, czerwca, przepraszam, 10 czerwca, otwarcie inauguracyjne Euro Francja-Rumunia. Właściwie jeszcze nie przedstawiłem grupy A: Francja, Rumunia, Albania, Szwajcaria. Tak to się tutaj odbywa w grupie A. No i otwarciu tego spotkania myślę, że Francuzi rozbiją Rumunów całe 3 do 0. A i będę typował wyniki od 0 do 3, bo dawanie wyniku powyżej 4, 5 do iluś to no tak trochę dziwnie, a ja nie jestem mistrzem w typowaniu. Chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu za jakieś 2-3 tygodnie. Tak można powiedzieć, plus minus. No i mamy Francuzów z wygraną 3 do 0. Rumuńczycy nic nie zrobili, Romowie, tak, bo to na nich się powinno odmieniać, Romowie. Ale dobra, mamy drugi mecz grupy A, Albania, Szwajcaria, chociaż ja tam nie pamiętam dokładnych kolejności tych meczów, więc będę po grupach typował Albania. No, co ja mogę powiedzieć o tej reprezentacji? No, jak dla mnie to jest chyba druga, albo nawet pierwsza najsłabsza reprezentacja, jaką mogła się w możliwy sposób dostać do Euro. Więc no ja tutaj nie liczę żadnych nadziei Albańczykom na jakikolwiek pozytywny rezultat. Dlatego też tu będzie 0. 0 dajmy, no, dla Szwajcarów 2. Żeby, wiadomo, też Szwajcarzy mogli się poczuć dominująco w tym pierwszym spotkaniu z Albańczykami, ale ja tak głowy nie dam, taki wynik powinien co najmniej wystąpić, bo typowałem przy nagraniu parę dni temu jakieś inne wyniki, ale to one są nieaktualne, może dzisiaj się rozmyśliłem i postanowiłem, że podam takie wyniki. Dobrze, Rumunia, Szwajcaria. No, Romowie się nie postarali w ogóle. Francja po prostu masakrowała. No i tak myślę, żeby troszeczkę ich obudzić do gry, ale tutaj to jest taka jedna niewiadoma. Honorową strzelają, a Szwajcarzy dają w kopa, czyli 1 do 3. No i Szwajcaria wychodzi na prowadzenie. Chociaż to i tak nie ma sensu, bo Francja przecież zdziesiątkuje Albanię wynikiem 3 do 0. Bo tak jak powiedziałem, moją zasadą jest taka, że typuję od 0 do 3. Więc taki wynik na 100% powinien być, bo wątpię, żeby taka kadra francuska mogła dać się ponieść Albańczykom. Więc tutaj nie liczę na to, że Albania w ogóle coś zareprezentuje ciekawego na arenie międzynarodowej europejskiej. No i Rumunia, Albania. A może tak, żeby było ciekawie, dajmy 1 do 1. Tak plus minus.
powinno to jakoś w miarę pomóc i jednym i drugim, bo ani na Rumunię nie liczę, ani na Albanię, więc to jest po prostu dla mnie taki pewny typ, żeby po prostu jedna i druga reprezentacja pokazała swoje wyrównane siły, jak na Rumunię i Albanię, przeciw Albanii. No i ostatnim typ grupy A, Szwajcaria, Francja. Szwajcarzy tutaj dużo pograją. Tak liczę, więc będzie dwa, ale wygra Francja, więc trzy. I tak wygląda sytuacja grupy A, więc Francja wszystko wygrywa, jak tylko popadnie. Szwajcarzy zasłużenie na drugim miejscu. Dużo bramek postrzelali też. Nie ukrywam. No i Rumunia z Albanią po jednym punkcie, więc Rumunia w rankingu trzecich miejsc, dlatego, bo ma o jedną bramkę więcej strzelonych, ale także mają o jedną puszczoną bramkę więcej, ale to i tak nie zmienia faktu, że Albania, no, powinno być wyrównanie ex aequo, ale to jest jakoś tak śmiesznie ułożone, więc ja tutaj nie wnikam. Albania po prostu no nic nie zrobiła ciekawego, więc oni i tak są na ostatnim miejscu. Dobrze, grupa B. Anglia, Rosja, Walia, Słowacja. I tutaj tak trochę zajeżdża ligą angielską, bo wiadomo, Anglia, Walia to i tak Premier League. No i tutaj Rosja ze Słowacją. Słowacja widzę, że tak będzie się troszeczkę cienko suwać w tej grupie, więc tutaj widzę średnio słabe szanse na utrzymanie do fazy eliminacyjnej, więc Walia, Słowacja. Gareth Bale. Co on może pokazać? No tam wiadomo, że Gareth Bale tylko jest taką największą siłą królewską Walii. I królewską oczywiście też w Realu Madryt, ale nie mówmy o klubach, mówmy o reprezentacjach. Więc tutaj obstawiam 2 do 0. Tak, Słowacja nie liczę na to, żeby coś tutaj wyciągnęła, chociaż jest taki jeden Marek Hamzik, ale nie, ja jakoś tego nie widzę, żeby Słowacja coś z siebie wyciągnęła. Tak, wiem, jestem strasznym pesymistą i realistą zarazem, ale wiadomo, w takich rzeczach trzeba po prostu patrzeć w wymiarze rzeczywistym, więc tutaj 2 do 0 dla Walijczyków. Anglia, Rosja. No tutaj może być naprawdę twardy meczyk synów Albionu i już nie mówiąc związkowców, ale pomyślmy, no to może być naprawdę zacięty meczyk, ale Anglia okłada 2 do 1 Rosję. Niech będzie na razie taki wynik, obstawmy taki rezultat. Kto obstawiał inaczej, to obstawiał. Teraz mamy Rosja, Słowacja. Rosja, Słowacja. No dobre pytanie. Dajmy. Ja bym tutaj dał remis, nie wiedzieć czemu. No takie mam tutaj podejrzenia. Chociaż i tak uważam, że Rosja jest mocniej zbudowana reprezentacyjnie. No ale tak dać 2 do 1 znowu. Dajmy, dlaczego nie? Rosja wygrywa, Słowacja honorówka. Anglia, Walia. No tutaj nie liczę na to, żeby Walia coś wygrała. Dlatego 1 do 0. Anglia ledwie wyciąga to zwycięstwo, ale jest i niech tak zostanie. Pewnie Harry Kane pieprznie i będą się potem do końca bronić. Ale może być inaczej. Zdecydowanie też. Rosja, Walia. Tutaj to może paść parę bomb.
parę bomb. No, zobaczymy, jak to będzie. I to zadecyduje o tym, czy Rosja w ogóle będzie miała jakiekolwiek szanse na wejście do następnej fazy, właściwie ostatecznej. Dajmy wynik. O! Żeby pojechało ZSRR-em dawnym 3 do 3. Tam to normalnie tyle bomb spadnie. Pewnie. Wiem, gadam takie pierdoły, ale niech tu będzie 3 do 3. Mecz będzie naprawdę wysokiej jakości, ale ostatecznie nikt nie zdobywa 3 punktów, tylko się dzielą po jednym punkcie, a Słowacja z Anglią niech strzeli honorówkę w ramach tego, że po prostu weszli do tej eliminacji 1 do 2 i tak wygląda sytuacja. Słowacja 0 punktów, no czyli była jeszcze gorsza od Albanii, chociaż strzeliła o jednego gola więcej w ogólnej grupie fazowej. No ale co to im dało, skoro mają 0 punktów, a Rosja 4 punkty na trzecim miejscu. Czyli tak jak sobie tutaj mniej więcej wytypowałem. No i Rosja jest na pierwszym miejscu aktualnie w rankingu trzecich miejsc. No tak, bo to wiadomo, kto będzie miał więcej punktów, kto mniej, to będzie grać o trzecie miejsce. Tak samo jak na Mundialu to było co 4 lata. No i grupa C, no i tam mamy naszych polskich reprezentantów, pokolenie Lewandowskiego tak zwane. No i pierwszy typ Polska, Irlandia Północna, 2 do 0, no oczywiście. Milik i Lewandowski po jednym golu. I tutaj po prostu piękne 3 punkty wyciągnięte, upragnione. I następny mecz tutaj troszeczkę będzie zachodnio-wschodnia rywalizacja bogatych Niemców a biednej Ukrainy. Dajmy 3 do 1 i sprawa załatwiona. Niemcy po prostu będą sprzątać w swojej grupie. No nie ukrywajmy, mają naprawdę sporą gażę reprezentantów młodych, doświadczonych, więc tutaj naprawdę Ukraina no, będzie potykać się w tym meczu niejednokrotnie. Ukraina, Irlandia Północna 2 do 0, albo nie, 2 do 1. Honorówkę niech strzelą, bo potem to już po prostu Irlandia się nie pozbiera, bo wątpię, żeby Neuer przepuścił bramkę od jakiegokolwiek reprezentanta Irlandii Północnej, więc tutaj bez gadania, przynajmniej niech mają jedną honorową bramkę na pocieszenie, że w ogóle dostali zaszczyt, dostąpili zaszczytu na zagranie na Euro. Niemcy-Polska to jest mecz burzy mózgów, bo pamiętamy, że 2 lata temu nasi reprezentanci rozgromili Szwabów dwoma pięknymi bramkami Sebastiana Mili i Arkadiusza Milika. Wiem, źle wymieniłem, bo to w odwrotnej kolejności wyglądało. No ale bez gadania, będę dalej tutaj szczery. Ale to zarazem może być naprawdę coś zaskakującego. Obstawiałem wcześniej 0-0, ale to by było głupie, więc obstawiam. Ja bym tutaj dał Niemcom zwycięstwo. Patrząc realistycznie na to wszystko, no, Polska może mieć ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o niemiecką kadrę. No, będzie tutaj poważna roszada w jednym i w drugim składzie. Chętnie bym jeszcze ominął typ, ale nie będę takich rzeczy robił.
Więc stawiamy jasno określony wynik. No Polska, ja tu bym chętnie dał 1 do 2, no ale kurde, to było śmieszne, bo wiem, że Niemcy i tak postają 100% pewności siebie, że po prostu pokonają kolejnych narodowców Europy, dlatego no przykro mi bardzo, ale stawiam tutaj 2 do 1. No, nie chociaż zaświeci promień nadziei dla Polaków, że pokonają Ukraińców. No i właśnie przechodzimy do Ukraina, Polska. No, gdzie tutaj nie zdołali pokonać polskich piłkarzy, dlatego 1 do 3. Tam się już rozhulali po ostatniej porażce z Niemcami. No i Polska wchodzi do fazy pucharowej, co mnie osobiście pozytywnie cieszy. I ostatni mecz grupy C, Irlandia Północna, Niemcy 0 do 3. I tak to się prezentuje w tych trzech pierwszych grupach. No i jakby tutaj popatrzeć, to Ukraina jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ranking trzecich miejsc. Strzeliła, no, też niezłą pokaźną sumkę bramek, ale jednak jest na trzecim miejscu. No, Polsce się udało ledwie utrzymać, tak, bo ja jestem pewny, że Niemcy znowu położą kropkę nad i nad Polakami, więc no, ja się tutaj nie będę oszukiwał, was też nie chcę oszukiwać. Ale tak to przynajmniej widzę. Irlandia, tak samo jak i Słowacja, oczywiście Północna Irlandia, nic nie strzeliła. No, nawet powiedziałbym, że tylko jedyną bramkę osiągnęli w tej grupie. No ale przynajmniej pograli. Przechodzimy do trzech ostatnich grup. Grupa D, Hiszpania, Czechy, Turcja, Chorwacja. No ciekawa grupa, chociaż powiem tak. Nie obraźcie się, ale ja hejtuję Turków. Ja nie wiem, jakim cudem oni się przedostali do tego euro. No wiadomo, bo podpisali traktat z resztą tych przyłączonych krajów Unii Europejskiej. Europy, rzecz jasna, do Unii Europejskiej. No ale kurde, no kebaby, żeby się tutaj jak dostały, tak się wpieprzyły nam do Europy. No nie, ja nie chcę ich tutaj. Zdecydowanie ja ich tutaj nie chcę na szali europejskiej, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy. Dlatego honorową bramkę strzela Turcja, a Chorwacja, Mandzukić i Modric pokazują klasę samą w sobie, mają 3 punkty. Hiszpania, Czechy. No tutaj będzie ciekawie, bo Hiszpanie powinni tutaj godnie reprezentować swoją flagę, gdyż w 2012 roku podnieśli puchar Euro 2012. Polska, Ukraina, oczywiście chodzi o stadiony i kraje, gdzie były rozgrywane te mistrzostwa. No i Piotrek Czech, albo nie wiadomo jaki tam bramkarz będzie, ale Hiszpanie pokonują 2 do 0. Czesi no nic nie mogli zrobić i tak to się kończy, że Hiszpania wychodzi na lidera grupy D. Czesi i Chorwaci. To będzie nawet ciekawy mecz. Dajmy remis 1 do 1. Spoko sprawa. Hiszpania, Turcja bez dwóch zdań 3 do 0. Niech się kebaby pójdą, no wiadomo gdzie. Ja mówię poważnie, tutaj nie chcę kłamać, ale Turcja w euro, nie. Jakaś paranoja. Niech jeszcze będzie Izrael i kurde, od razu Arabia Saudyjska. No już w ogóle. To nie będzie euro, tylko Mistrzostwa Euroazjatyckie. No dosłownie, Euroazjatyckie. No bo inaczej tego ująć się nie da. Czesi i Turcy. Chętnie bym tutaj postawił nam wynik bezbramkowy, ale Turcy
Turcy pokonują 1 do 0. Taki jestem dla tych Turków, no i kurde. I niech tak zostanie. No i Czesi, które tam mają miejsce trzecie, no przynajmniej będą mieli trzecie miejsce i wyrównają z tymi, z Ruskami na rankingu trzecich miejsc i Chorwacja, Hiszpania. Jak tutaj w ogóle jest? Dajmy remis, powiem wam. Tutaj może być naprawdę ciekawie. 2 do 2. Ale i tak to nie zmienia faktu, że Hiszpania wychodzi na prowadzenie i przechodzi do fazy pucharowej wraz z Chorwacją. Przepraszam. Czesi 4 punkty i są drudzy w rankingu trzecich miejsc. To jest dobre posunięcie Czechów, że tak po prostu pokonali Turków, bo to wpłynęło na ich rezultat trzech spotkań, czyli w sumie dwa remisy, chciałem powiedzieć. Przegrana, remis i wygrana. No to tak naprawdę to im pomogło osiągnąć przynajmniej trzecie miejsce. No i teraz grupa D. No tutaj grupa E, przepraszam, już była D. Belgia, Włochy, Irlandia, Szwecja. Liczę tutaj na Zlatana, bo to, co w tym sezonie osiągnął, to jest po prostu niebywałe. W 51 spotkaniach 50 bramek. No to jest po prostu profesor na napadzie, jak na 34 lata. I ja już mogę sobie gadać zdrów, że chciałbym, żeby poszedł do Leicester City, ale jak pójdzie jeszcze do Manchesteru United, to też nie będzie źle. Chociaż niektórzy wykpiwają go, że on się skończy, jak pójdzie do Premier League. A właśnie guzik, prawda, bo właśnie wtedy Premier League będzie tak interesujące, że rzesze widowni powiększy chyba trzykrotnie. Bo nie wiadomo, ilu jest milionów fanów szwedzkiego ofensywnego napastnika. No nie ma defensywnego napastnika, chociaż pewnie jeszcze będą istnieli tacy. To mogą być i defensywnymi pomocnikami na napadzie, ale mniejsza z tym, to nie o tym mowa. Irlandia, Szwecja. 1 do 3. Ibra hat-trick. Tak, jestem zbyt pewny tego, ale niech będzie. Bo wiadomo, jak było w eliminacjach w 2013 roku, to co Ibra odwalił tego rowerka, no, z Anglią, to po prostu czysta poezja. Chociaż dzisiaj już Ibra takich rzeczy nie wykona. Chociaż może jeszcze w Premier League. Naprawdę, zamordować jakiego goalkeepera w lidze angielskiej. Na pewno, coś. On coś jeszcze wykręci, jak na swój wiek i swoje umiejętności w ogóle. Belgia, Włochy, no i Benissimo. Teraz będzie problem, bo i Eden Hazard się obudził, bo i tutaj teraz jeszcze mamy na bramce Gigi Buffona i pewnie jeszcze Marco Verratti. No będzie tutaj naprawdę się działo, jeszcze jest Kevin De Bruyne. No mecz będzie naprawdę zarąbiście ciekawy. I remis, tak, ja tutaj liczę na remis 2 do 2. Tutaj będą się działy rzeczy naprawdę niewyobrażalne. No i teraz tutaj się pytanie rodzi, co z Włochami i Szwedami? No tutaj powiedziałbym zdecydowany kolejny remis. Znowu Włosi remisują 1 do 1. No i Ibra, no, miał ciężko, bo wiadomo, Włosi tutaj najbardziej się defensywą zajmują, więc no wiadomo, kolejny remis musieli wywalczyć. No i, ale dalej Szwedzi na prowadzeniu, to się liczy. Belgia, Irlandia, no tutaj liczę na zwycięstwo wysokie 2 do 0. I teraz Szwecja jest na drugim miejscu, no ciekawe, ciekawe. To jest bardzo ciekawe. O, i tutaj się teraz jeszcze ciekawiej robi, bo jest Szwecja, Belgia. Oni egzekwują. Tyle samo bramek puszczonych, strzelonych, tyle samo punktów. No to może być atrakcyjny mecz. Ale jeszcze mamy Włochy, Irlandię. Proszę bardzo. Włochy, Irlandia. No i tutaj Włosi. Znaczy ja wiem. Postawmy im na zwycięstwo 1 do 0.
No i Włosi wychodzą na prowadzenie, no i to jest dziwne, bo teraz powinno to być tak, że Szwedzi wygrywają to spotkanie z Belgami 2 do 1. Klopsik Belgowie, no klopsik, ale taka prawda. I Belgia weszła na prowadzenie, jeżeli chodzi o ranking trzecich miejsc, mniej puszczonych bramek, chociaż też mniej strzelonych od Rusków. Ale to jednak się liczy, że mają po 4 punkty wraz z Czechami, ale to się właśnie jeszcze bramki liczą pod ten ranking, bo tu nie widać, żeby była kolejność alfabetyczna, tylko kolejność w strzelonych bramkach bądź puszczonych. No i teraz ostatnia grupa F, Portugalia, Islandia, Austria, Węgry, czyli w sumie jak dla mnie taka najnudniejsza grupa. No a chociaż poza Portugalią, no tam jest Cristiano Ronaldo, ale mniejsza z tym, tu już postawię na całość. Austria, Węgry 1 do 0, Portugalia, Islandia, hehehe, 2 do 1. Islandczycy będą mieli fuksa, ale Ronaldo tutaj poratuje swoich rodaków. I następne spotkanie Islandia, Węgry. Islandczycy przegrywają znowu 1 do 2, chociaż śmiesznie się to wydaje, bo Węgrzy też mają 3 punkty. Islandia, Austria, och, 0 do. Wo, nie, 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 jeszcze nie teraz. Miałem postawić tutaj Portugalia, Austria. 2 do 0. Ronaldo znowu tutaj króluje, czyli Portugalia na prowadzeniu. Teraz mamy Islandia, Austria. No i tutaj Islandia właśnie wygrywa. Powiedzmy, że nawet 3 bramkami, mówię tak, Arnautowicza, Junuzowicza. Co oni jeszcze tam mają ciekawego na obronie? Alabę. No, mają Fuchsa, mają co tam, nie, co nie miara, mają tych swoich poważnych reprezentantów, którzy są już na wysokim poziomie w miarę. Więc ja tam liczę, że zdziałają cudeńka. Wiem, śmieszny wynik. Wy możecie mnie wyśmiać za tę obstawę. I Węgry, Portugalia. No i tutaj ja nie liczę na to, żeby cokolwiek Węgrzy zdziałali, ale 1 do 3. Tutaj Ronaldo królewskiego hat-tricka postawił i 9 punktów. Czekaj, już chciałem powiedzieć, że najwyżej w grupie, ale no przecież tam ABC to tam jest normalnie świeci po prostu topowymi ligami. No i w sumie to nawet, czekajcie, bo 5 topowych lig to jest wiadomo, najpierw włoska, no ale nie ma tutaj Włochów na prowadzeniu, są tylko na drugim miejscu, ale przynajmniej to się liczy. No ale tak, Szwedzi wygrywają, prowadzą, Portugalczycy, Hiszpanie, Niemcy, Anglicy i Francuzi, rzecz jasna. A najwięcej strzelonych bramek mają Francuzi, no czyli oni tutaj są jak na razie zdecydowanymi faworytami do podniesienia Pucharu Euro 2016. No ale nie owijając bawełnę, Belgia z Rosją zdecydowanie widzę, że się tutaj zmierzą o trzecie miejsce. Tak, to widać. Tak przynajmniej mnie się wydaje, że coś takiego wystąpi. No a reszta dostaną nagrody pocieszenia za trzecie miejsca. I teraz tak, faza pucharowa. Teraz się takie rzeczy tutaj dzieją. Szwajcaria, Polska, Hiszpania, Węgry, Anglia, Czechy, Portugalia, Włochy, Niemcy, Rosja, Szwecja, Chorwacja, Francja, Belgia, Iwalia, Australii, Austria, przepraszam, nie Australia. Może bym tutaj walnął takim sucharem. Dobrze, Szwajcarzy i Polacy, co tutaj się stanie? 1/8. Polacy fuksem, może nie fuksem, ale wywalczyli ledwie wymęczone ostatnie tam zwycięstwo bodajże z Ukrainą. Tam było chyba 3 do 1, jeśli nie mylę, muszę zobaczyć. Wiem, przedłużam. Tak, 3 do 1 to było
a na właściwie 1-3, ale zwycięstwo dla Polaków. I teraz tak, Szwajcaria, Polska. Zważając na to tak, jeszcze sobie popatrzę rankingowo. Obydwoje na drugim miejscu. Szwajcarzy więcej bramek od Polaków, ale to Polacy mniej puścili od Szwajcarów. No i teraz dobre pytanie, jak tutaj się skończy w fazie pucharowej? Jak pamiętam, chyba to było jeszcze w 15, a nawet 14 roku, jak wygrali Polska ze Szwajcarią, to tam wynik się kończył remisem, bodajże 2 do 2. Coś takiego było. 2 do 2. Ale Polacy wzmocnili się reprezentacyjnie. To po prostu widać. Więc 1 do 2 i Polacy w ćwierćfinale i czekają na swojego drugiego ćwierćfinalistę. Oczywiście w drzewku, gdzie jest Polska gospodarzem na ćwierćfinałach. Hiszpania, Węgry. Serio, Węgrzy na 1-8. Wenocha 2 do 0. I Hiszpanie spokojnie. No, to będzie nawet ciekawa Polska-Hiszpania. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem zbytnio. Nawet nie pamiętam, żeby kiedykolwiek widział rywalizację Polski z Hiszpanią. Więc no tutaj może być bardzo ciekawie. Przewiduję tam nawet rzuty karne w tej części. No ale teraz tak, Anglia, Czechy, co teraz z nimi? Anglicy pewnie wykańczają Czechów 2 do 1, niech będzie taki wynik. I Anglicy przechodzą do ćwierćfinałów. Portugalia, Włochy, ohoho, tutaj to może być naprawdę ciekawie, bo ich, 1 do 1 i rzuty karne, tak jest, pierwsze rzuty karne w 1-8. Więc tutaj teraz poważna decyzja, chociaż tam mają portugalskiego bramkarza albo Antony Lopez, albo Rui Patricio, ale we Włoszech Gigi Buffon po prostu jest niezastąpiony, to jest po prostu taka mistrzowska legenda. No sorry, no Ronaldo, ale spadacie stąd 3 do, kurde, nie 34. Jezu, co, powaliły mi się wyniki. 3 do 4, gotowe. I Włosi przechodzą do ćwierćfinałów i będą rywalizować z Anglikami. To będzie coś pięknego. Niemcy, Rosja. Ło! Jak tu teraz zajechało między, już nie chcę mówić znowu rasistowsko, z powiązaniami historycznymi, ale zajechało już tu Hitlerem i Stalinem. Więc teraz tutaj to normalnie szykuje się wojna na euro. Tak, ISIS napada na ten mecz. Tak, obserwują. I teraz tak, co tutaj możemy wskazać za typ meczowy? No, co można tutaj powiedzieć? Bo ja naprawdę jestem ciekaw, jak to się tutaj rozwiąże. Wiem, żarty żartami, ale 3 do 1, tak jest. I Niemcy w ćwierćfinale. Rosja, no niestety, nie pozbierała zębów po tym spotkaniu, no i z godnością muszą odpaść. Niech się pogodzą, bądź nie. Szwedzi z Chorwatami. No tutaj będzie naprawdę ciekawie. Polećmy grubo. Czy 2 do 2 od razu? W sumie mają tam słabego szwedzkiego golkipera. 2 do 2 i znowu rzuty karne. Będzie ciężko. Chorwaci spudują. Szwedzi wygrają 3. 3 do 2. Chociaż nie. Tam powinno być. Kurde. Niech będzie 3 do 2.
Będzie ciekawie, tak czy inaczej. Szwecja przechodzi do ćwierćfinału, ale tamto już mogą mieć takie problemy, bo musieli się zetrzeć z niemiecką reprezentacją, więc no nie podoba mi się to ani trochę. No ale co poradzić, to jest mój typ, tak się dzieje. Francja, Belgia, no tutaj bez dwóch zdań obstawiam, że Francuzi pokażą wysoką klasę 3 do 2, ale mimo wszystko Belgowie walczyli do ostatniej sekundy, no ale Francuzi gładko przechodzą dalej. Walia, Austria, no powiem wam, to będzie kolejne ciekawe spotkanie, w którym Walijczycy wygrają 1 do 0. Gareth Bale strzeli, będą się bronić do końca, a Alaba będzie płakać, że odpadł z Euro. O, Francja walia, no ciekawe typy, żem tutaj postawił, naprawdę. Nic tylko brawa bić. Dobrze, Polska, Hiszpania. No tutaj poważne widzę kłopoty. Ja nie wiem, czy ja ich widzę w półfinałach, bo to jest bardzo trudna decyzja, zważając na to, że Polacy w porównaniu od Hiszpanów, to oni nie świecą taką pięciogwiazdkową reprezentacją. Oni mają jeszcze do opracowania naprawdę wiele, jeżeli chcą mieć nawet ławkę rezerwową bogatą. O, nie ukrywam, ławki rezerwowej to oni bogatej nie mają. No, w golkiperów na pewno mają, no bo tam każdy jest mniej więcej dobry. No ale gorzej jest właśnie już z resztą. No i tak, Polacy i Hiszpanie. No niestety, chciałbym ich puścić na te półfinały. Bardzo bym tego chciał. No naprawdę, no nie wiem, ile bym dał prawdy w tym, żeby Polacy mogli przejść. No tylko kurde, wypadł Hiszpania, nie w tym roku. Nie w tym roku. Polacy znowu na fuksie. Hiszpanie polecieli w kulki. Menedżer Del Bosque po prostu stwierdził, jedzie na emeryturę, jebie mnie reprezentacja Hiszpanii. Przepraszam, że się wulgarnie odezwałem, ale już jest za stary na męczenie tych Hiszpanów i pewnie zlekceważy. Tak to widzę. Niech sobie Polacy skoczą wyżej na te półfinały, ale ja już gwarantuję, że na finałach to oni nie znajdą. Nie, to jest niemożliwe. Półfinały to jest ich ponad 100% sukcesu, osiągnięcia, ale no na finał to oni muszą zasłużyć zdecydowanie jeszcze później. Dopiero jak już potwierdzą, że mają ławkę rezerwową na poziomie, a podstawowa jedenastka po prostu sieje po prostu postrach. Anglia, Włochy. No tutaj to będzie naprawdę coś niebywałego. No, powiem wam, Anglicy mogą tutaj naprawdę zrobić krzywdę Włochom. No cóż. 2 do. Sorry, serio? Anglię widzieć w półfinałach? Chyba was kurde oczy bolą. Włosi przechodzą do półfinałów. Anglia po prostu jedzie z bólem dupy i z milionami funtów wydanymi. Zapomnijcie, Anglia w półfinałach. Może inni będą myśleć inaczej, ale kurde, gdzie tam? No i z ziemi włoskiej do Polski będzie się odbywał mecz półfinałów. No będzie ciekawie, naprawdę. Nie ma co. Niemcy, Szwecja. No sorry Zlatan, ale no muszę ci tutaj zdecydowanie powiedzieć goodbye, hello darkness my friend, ale no sorry, Niemcy tutaj będą się tak szkaradnie bronić, no że tylko strzelisz jedną bramkę i cię pożegnamy w Euro. No ale nie, Szwecja na półfinał to zdecydowanie dla mnie to jest za mało, żeby coś takiego się mogło faktycznie wydarzyć. No i ostatni typ ćwierćfinałowy, Francja, Walia, pewnie 2 do 0. No Gareth Bale albo kontuzjowany, albo go po prostu osłabienie wzięło takie, że po prostu
forma mu spadła, bo się wystraszył żabojadów. Tyle. No i teraz półfinały. No tutaj to już po prostu gorączka złota. Łow, Niemcy, Francja. No kurde, lepiej nie mogłem postawić, naprawdę. Lepiej się nie dało. No i teraz Polska, Włochy. Jeden do jednego, ale sorry, karne przegrywacie 3-4. Gigi Buffon obronił, więc ratuje dupę Włochom. No i teraz ostatnia rzecz, jaką mogę tutaj postawić, to Niemcy, Francja, oczywiście jeszcze finały. Niemcy, Francja. No kurde, to będzie naprawdę przepiękne wydarzenie, jeżeli Niemcy wylosują Francuzów, a nie Walijczyków. No to by było naprawdę coś. Ból dupy Niemców, bo oni już i tak mają zbyt dużo, mają Puchar Mistrzów Świata, ale znowu im jakaś klepka uderzy do głowy. Ja tam widzę Francję. Ja po prostu wierzę, że Francja pokaże maksimum swoich potężnych możliwości. 1-2. I mamy naprawdę bogaty finał, bo i Włosi, bo i Francuzi tutaj naprawdę mogą pokazać, na co ich w ogóle stać. Dla Gigi Buffona to było zajebistą rzeczą podnieść puchar Euro 2016. Dla Francuzów to by była naprawdę duma, żeby u siebie, u gospodarzy Euro zdobyć puchar. Nie wiem, czy w ogóle pierwszy. Oni mają chyba jeszcze jeden puchar Euro. Nie wiem, musiałbym dokładnie się oczytać w tym, ale no z całą przykrością. To jest bardzo trudny typ dla mnie teraz, bo to jest coś skandalicznego postawić którykolwiek z tych wyników. Dlatego wolałbym, żeby to był wynik 0 do 0 i rzuty karne. Po prostu ten mecz będzie lał się potami, litrami potów każdego kibica. Emocje będą po prostu niesłychane. W ogóle skala Richtera się podniesie, bo takie krzyki będą kibiców. Po prostu trzeba tu jakoś teraz zasłużenie postawić wynik rzutów karnych, by po prostu Euro się mogło skończyć. Zwycięzcy podnoszą puchar, a przegrani odbierają medale za drugie miejsce, bo tak zawsze jest. Jeden wychodzi zadowolony, drugi z bólem dupy, ale też coś dostaną. No tak jak było z Ligą Mistrzów w tamtym roku. To ja sobie tak myślę. To by było żenujące, jakby Francja przegrała z Włochami. Powiem wam tak szczerze. To by było naprawdę coś niebywale skandalicznego. Ale jak tylko usłyszałem, że Euro będzie we Francji, to ja już sobie tak postanowiłem, niech Francja wygra to Euro, niech pokaże, że u siebie potrafią być naprawdę nieprzewidywalnie perfekcyjni w swoich rozgrywkach, oczywiście kadry reprezentacyjnej. Dlatego coś będzie ciekawego. Karne to normalnie będą 2-2. Powiedzmy 2-3. No, nawet już nie powiedzmy, a już niech to i tak będzie. No i zwycięzców mamy. Francja podnosi puchar Euro. Zdobywają może nie najwyższe trofeo, ale bardzo rzadkiej okazałości.
No, to co po prostu ja tutaj wytypowałem, to po prostu czysta poezja. A tutaj, jak widzę, nie ma czegoś takiego jak w fazie pucharowej o trzecie miejsce. No, ale pewnie się tam jakoś w ramach odbędzie taki mecz o trzecie miejsce. Czyli ja podejrzewam, że to będzie Belgia-Rosja. A jaki wynik na nich bym obstawił? Zrobię Belgom na złość. 2 do 1 dla Rosji. Niech się chociaż Rosja poszczyci brązowym medalem. Trudno, ale taki typ obstawiłem. Pokażę wam jeszcze raz mniej więcej, jakie tutaj były dokładnie wytypowania oraz jak tutaj przedstawiłem. Takim powolnym suwaczkiem. No, suwaj się, suwaj. No, suwaj się. Trochę za szybko. Ale kurde, ta myszka jest jakaś niedowalona. Okej. Tak jak widzicie, obstawiłem tak jak tylko ja chciałem. Więc takie typy tutaj wam jeszcze raz przedstawiam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, obejrzenie i podzielenie się przynajmniej opinią, bo możecie też pokazać, może nie tyle pokazać, co mniej więcej podzielić się swoją refleksją, kto będzie finalistą Euro, kto wygra, kto na przykład będzie miał trzecie miejsce najwyższe, bo powinien być taki mecz o trzecie miejsce. No i teraz faza pucharowa, no tutaj coś niebywałego, Polacy w półfinałach, ale już nie dają rady z Włochami, no bo taka jest prawda, no Polacy to jeszcze mają daleko, żeby mogli pójść na całość, żeby zdobyć upragniony finał i puchar, no muszą się napracować. Ja dziękuję z tej strony, wrzucę jeszcze coś innego, zobaczy się co tam. Tylko będzie to możliwe. Możecie dać łapkę w górę za to, że wyśliłem się z typem, no bo trochę to potrwało, zanim wytypowałem konkretnych zwycięzców fazy pucharowej, no i oczywiście finału. Trzymajcie się na razie. Jo!